Dzień dobry moi mili, dzisiaj dla Was mam w ofercie troszeczkę tańsze auto. Jest to auto, którego jeszcze nigdy nie miałem w swojej ofercie, miałem Vectry C, ale nie miałem Signuma. Jest to Signum Polifte z 2007 roku, z dość lubianym silnikiem 1.9 CDTi, tutaj mamy odmianę 120 koni. No i oczywiście auto pochodzi ze Szwecji, jak widać na tablicach. Ma przebieg 247 tysięcy. Zmierzyłem go też miernikiem lakieru. O dziwo, calutki jest w oryginale. Jak na samochód, który ma prawie zaraz 20 lat, jest to dobry wynik. Signum, czyli taka odmiana troszeczkę w Vectryce, w hatchbacku. To miał być taki samochód premium. No i tutaj, że tak powiem, dla jednych ta sylwetka jest bardzo fajna. Taka amerykański styl. Taki solidny, dobrze zbudowany samochód, a drugi może się nie podobać, bo troszeczkę być troszeczkę za krótki, ale ktoś szuka wielkiego hatchbacka, to jest właśnie wybór dla niego. No, a wyposażenie tutaj akurat jest podstawowe, mamy nawet stalowe felgi z oryginalnymi kołpakami, jakieś tam przeciwgielne, no i relingi srebrne. Więc tutaj takich żadnych cudów nie ma, technicznie jeździ dobrze, silnik pracuje fajnie, nie kopci. Nic się tutaj złego z nim nie dzieje. Blacharsko jest też przyzwoicie, wiadomo, jest to samochód, który ma swój wiek, jakieś rysy wniecenia znajdziecie, ale nie jest też ukorodowany, bo wcześniej, zanim trafił do Szwecji, był sprowadzony z Hiszpanii. Taką jakąś drogę ma ciekawą ten samochód od Hiszpanii po Szwecji, a teraz do Polski, a może na koniec trafi jeszcze dalej za wschodnią granicę. W środku jest naprawdę przyjemnie utrzymany. A też zaraz Wam pokażę, jest to auto ciekawej specyfikacji. Chyba wszystkie były czteroosobowe, ale ten jest na pewno, proszę. Tutaj macie dwa miejsca. No i na środku możecie zrobić z tego podłokietnik lub po prostu położyć to, żeby to było takim jakby miejscem do siedzenia. No to zacznę Wam od nagrywania papierologii. Tu macie jakieś tam fakturki stare na jakieś naprawy. Tu jego ostatni przegląd, gdzie macie wbity przebieg robiony w 2020, czy tam przedostatni, przy 186. A tu jeszcze Wam na szybko pokażę książkę serwisową. Jest tu kilka wpisów, proszę. W 2021 przy 215. Jeszcze jakiś stempel jest podbity tutaj po drugiej stronie. Proszę, 186, 20, jakiś stary z 14. Czyli ktoś raczej brał po prostu fakturki, a nie wbijał do książki. Dobra, tu mi będzie szumiało, będzie mnie wkurzało. Nagrywamy dalej sobie wnętrze. Jak widzicie, ładnie silnik sobie pracuje. Jedna żaróweczka jest do wymiany, przeciwgielna to tam wymienię. Nie ma żadnych błędów, klima działa. A teraz Wam pokażę wnętrze. Opel stosował coś takiego sprytnego, że tu sobie przełączacie tył, przód. Jak dacie na tył, to tylnie szyby otwieracie, jak tak, to przednie. Boczek cały, tu niezniszczony, ładnie utrzymany. Tak samo i tu fotel nie przedarty. Tu też jest cała regulacja wysokości. Włącznik od świateł przeciwgielnych. Żadnych tu szczegółów wielkich nie ma. No i tu mamy kierownicę. Kierownica cała. Skóra nie jest rozdarta. Delikatne ślady zużycia po prostu farby z wieku wynikające. Przechodzimy na środek. Mamy komputer pokładowy. I on też tutaj macie, jak widać, polskie menu. Opel się wtedy starał trochę dla nas. Radyjko z MP3. Klima jest z automatem, jak widzicie tutaj takie A.
Nie czuć tutaj dymu papierosów, tak samo i po zapalniczce też nie widać, żeby coś było palone. Tutaj schowek, deska, fajne materiały. Są mięciutkie, tu Opel się postarał, spójrzcie, ładnie się to ugina. Dalej boczek, fotel pasażera, wygodny podłokietnik, możecie go przesunąć, proszę bardzo. No i tu jeszcze jakiś tam schoweczek na jakieś inne rzeczy, no i to oczywiście drugi. No i z tyłu standardowo czteroosobowy, jak widać, to sobie można położyć, zrobić z tego podstawkę pod kubeczki. Cóż, no aucie tutaj nie ma co za bardzo się rozwodzić. Nie ma to jakichś ciekawych, bardzo rozwiązań stylistycznych, ale wygodnie się siedzi za kierownicą tego Opla. Naprawdę fajnie ten podłokietnik tutaj pasuje pod rękę. Tutaj ten drugi też można sobie wysunąć i wygodnie trzymać kierownicę. O tak. No i sterowanie radykiem, jak słyszycie, działa. Fajnie. Tak samo, a tu komputerem. No i tutaj mamy jeszcze tempomacik. No i te sławne migacze Opla. Po prostu gdzieś przytrzymacie dłużej, to migacz jest włączony. Gdy krócej, to jest tylko takie chwilowe mrygnięcie. No, to co, aucie wszystko, jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, macie pytania, to wiadomo, komentarz lub mail. Jeżeli to auto akurat z filmu się sprzedało, to też mogę Wam na zamówienie poszukać drugiego lub możecie zobaczyć, co tam słychać u mnie aktualnie w ofercie na mavkarautomoto.pl lub też wejść sobie na Instagrama, takiego jak Mavkar Auta. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest opłacone. Jest możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu i jeżeli nie macie tego auta dostarczyć do domu, to w rozsądnych pieniądzach mogę je dowieźć na lawecie. Cóż, aucie to tyle. Pozdrawiam. Cześć.